Bartosz Kublik, prezes Banku Ochrony Środowiska, gościem Rzeczpospolitej podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Dzień dobry, witam pana. Dzień dobry. W Karpaczu jednym z tematów, który jest bardzo mocno obecny, jest temat zielonej rewolucji. Opowiadają o tym przedsiębiorcy, opowiadają o tym przedstawiciele rządu, opowiadają o tym bankowcy, przedstawiciele firm leasingowych. A jakie jest miejsce Banku Ochrony Środowiska na tej mapie zielonej rewolucji w Polsce? Tak, to w pełni prawda. Zielona rewolucja, transformacja energetyczna, działania, które mają zatrzymać zmiany klimatu, ograniczyć je w jakiś sposób, są dzisiaj na ustach wszystkich i odmieniane przez wszystkie przypadki. Wydaje się to rozsądne, dlatego że od tego działania pokazują wszelkie raporty naukowców, klimatologów, ale także liderów Unii Europejskiej, liderów Rzeczpospolitej Polskiej. Nie ma odwrotu i dzisiaj firmy muszą wziąć jakby na, nie tylko na sztandary w tej warstwie deklaratywnej i PR-owej te sprawy, ale przede wszystkim wtłoczyć te zagadnienia do własnych strategii rozwojowych po to, aby wpisać się w te zagadnienia, ale przede wszystkim, aby nie stracić konkurencyjności, jeśli chodzi o rynek polski, europejski, szerzej globalny. Bankowcy z kolei, w czym miałem też udział wczoraj, swój skromny udział wczoraj w panelu, zastanawiają się, jak sfinansować potrzeby zielonej transformacji, bo one według różnych raportów są wielkościowo bardzo potężne, bez precedensu, jeśli chodzi o polską gospodarkę i te wielkości zaczynają się od kilkuset miliardów, jeśli chodzi o samą energetykę, a kończą gdzieś tam aż na 1,4 biliona złotych, jeśli do energetyki dodamy nakłady w sieci elektroenergetyczne, w atom, ale też uwzględnimy transformację transportu, przemysłu czy zasobów mieszkaniowych, szerzej budownictwa w Polsce. To są wielkie, bezprecedensowe nakłady i my, bankowcy, także myślimy, w jaki sposób aktywować środki przy pomocy funduszy oczywiście publicznych, krajowych, europejskich, ale też systemu poręczeń, gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego, ale także Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego czy Europejskiego Banku Inwestycyjnego po to, aby te gigantyczne środki rzeczywiście wygenerować do polskiej gospodarki, do sfery realnej, żeby to się wszystko udało. Rola BOŚ-a jest taka, iż chcemy bardzo aktywnie uczestniczyć w tych procesach i zbudować przekonanie wśród polskich przedsiębiorców, że jesteśmy bankiem pierwszego albo podstawowego wyboru dla wszystkich, którzy chcą w swoim biznesie, ale także w samorządzie terytorialnym czy w agrobiznesie działać i podjąć jakieś inwestycje proekologiczne. Jesteśmy na dobrej drodze do tego. Wspomniał pan o kilku sektorach gospodarki, których to ta transformacja będzie dotyczyć albo już dotyczy. A w jakich projektach dziś jest obecny Bank Ochrony Środowiska? Jakiego typu to są programy? To są programy oczywiście, jeśli chodzi o wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych, tak ze słońca, tak z wiatru. Bardzo szeroko chcielibyśmy wejść w tej chwili w program biogazowy, budowy biogazowni rolniczych, biogazowni budowanych przez spółdzielnie energetyczne, które zaczynają w Polsce powstawać. Ta zielona rewolucja, transformacja energetyczna zachodzi chyba nawet szybciej niż wielu specjalistów oczekiwało tego 4, 5, 7 lat temu, jak pamiętam, podobne dyskusje na podobnych do tego w Karpaczu forach ekonomicznych. Musimy też zadbać o to, aby ten system energetyczny w pewien sposób nie tylko zmienić miks energetyczny, ale także go ustabilizować. Zmierzam tutaj ku magazynom energii. Wiemy, że energia ze źródeł odnawialnych jest bardzo dobra, czysta, ale czasami chimeryczna, jeśli chodzi o to, kiedy, w jakich momentach jest produkowana wobec zapotrzebowania. Więc ten system trzeba dzisiaj uzupełnić także magazynami energii. Głęboko ufamy, że w Polsce będzie szeroko propagowana i będzie rozwijać się idea wspólnot czy spółdzielni energetycznych, to jest takich związków biznesu, rolnictwa, samorządu terytorialnego po to, aby po prostu te konieczne inwestycje i obciążenia dźwigać wspólnie i racjonalniej wydatkować środki. Tak jak powiedziałem, europejskie, krajowe, ale także te z komercyjnego bankowego finansowania. Właśnie o to finansowanie, o dostęp do tego finansowania chciałem zapytać, BOŚ nie ma problemu z kapitałem, żeby być tym pośrednikiem i odpowiadać na zapotrzebowanie rynku?
BOŚ jest bankiem komercyjnym z dużym udziałem Skarbu Państwa, no, poprzez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. To też jest istotne. Jesteśmy częścią tego konglomeratu, który w Polsce w latach 90. został powołany dla poprawy stanu środowiska naturalnego. I mamy swoją działalność komercyjną, opartą o finansowanie komercyjne, takie bankowe, ale także, jak pan redaktor zauważył, jesteśmy pośrednikiem czy operatorem różnorakich programów, środków powierzonych, czy to z funduszy Unii Europejskiej, czy z funduszy krajowych. Bierzemy udział w konkursach z funduszy regionalnych. Wygraliśmy 2 konkursy w województwie lubelskim. Tam już teraz oferujemy samorządom, szkołom, obiektom kultury, szpitalom, ale także mikro, małym, średnim przedsiębiorstwom bardzo dobrze z ich punktu widzenia oprocentowane, czyli nisko oprocentowane finansowanie właśnie na polepszanie energooszczędności, polepszanie efektywności, także wytwarzanie prądu z instalacji ze źródeł odnawialnych. To wszystko robimy. Dodatkowo, jeśli chodzi o fundusze europejskie, to jesteśmy operatorem 2 programów. To jest kredyt ekologiczny, ale też kredyt z gwarancją EcoMax. Cele tego finansowania są identyczne, tożsame z tymi, jak przed chwilą powiedziałem, o programach regionalnych. Wszystko, co wiąże się ze zmniejszeniem zużycia prądu, oszczędnością energii pierwotnej, ale także wytwarzaniem energii z nowoczesnych i odnawialnych źródeł. Są tam pewne premie, to znaczy dopłata do części kapitału po spełnieniu pewnych warunków. Co ważne, kredytem ekologicznym można sfinansować nawet do 100% kosztów kwalifikowanych projektu. Oczywiście potrzebny jest audyt, który i dokumentacja techniczna, która potwierdza osiągnięcie celu środowiskowego. Ale na to też mamy program, bo z kolei z programu Elena finansujemy taką dokumentację i audyt energetyczny w 90%. Wspomniał pan o Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska. To ja nie mogę nie zapytać o takie programy, projekty jak na przykład Mój Elektryk, bo w ostatnim czasie wiele firm, ale też branża leasingowa na przykład narzekała na to, że ten projekt został wstrzymany. Pan liczy się, że takie projekty będą kontynuowane? Ja mam nadzieję, że one będą kontynuowane. I tutaj też ważna informacja. Bank Ochrony Środowiska był także operatorem dla wszystkich firm leasingowych, które brały udział w tym programie Mój Elektryk. Liczymy, że będzie ten program wznowiony. To są już pewne decyzje, które muszą się odbywać także w oparciu o analizy, o to, jak te środki będą wydatkowane. I wspominałem jeszcze o ścieżce komercyjnej, bo oprócz tych bycia operatorem, pośrednikiem w tych wszystkich programach, Bank Ochrony Środowiska oczywiście buduje własny portfel kredytowy w oparciu o fundusze własne, które ma, o płynność, którą posiada, zasoby środków. I to także robimy. Tutaj chcę, panie redaktorze, powiedzieć, że nowy zarząd stawia na to, aby w przeciągu, powiedzmy, niedługiego czy też średniego okresu dosyć mocno rozbudować aktywa Banku Ochrony Środowiska, bo uważamy, że ten potencjał jest nie w pełni, nie do końca optymalnie dzisiaj wykorzystany, jeśli chodzi właśnie o kapitał własny, ale przede wszystkim o know-how Banku Ochrony Środowiska w dziedzinie proekologicznego finansowania. Nie mogę też nie zapytać, patrząc na pana ścieżkę, karierę wcześniejszą w bankach spółdzielczych, nie mogę nie zapytać o współpracę z bankami spółdzielczymi, bo to w sumie bardzo ważny element naszego rynku finansowego, lokalnie przede wszystkim. Państwo chcą z nimi współpracować w zakresie ESG, ale także funduszy unijnych. Na czym może polegać ta współpraca? Tak, ta współpraca wynika z takiego prostego zauważenia kilku faktów. Mamy w Polsce może nie ogromny w stosunku do PKB, ale bardzo różnorodny i stabilny sektor bankowy. Są banki zagraniczne, banki z proweniencją kapitałową, krajową, ale jest także sektor bankowości spółdzielczej, który ma udział w aktywach rzędu, można powiedzieć, jedynie 9-10%, w którym parametrze, ale jeśli chodzi o obsługę Polski lokalnej, jak pan zauważył, a przede wszystkim mikro, małych, średnich firm, to jest już kilkanaście procent. Jeśli chodzi o polski agrobiznes, to jest prawie 70%, czyli dominująca pozycja. I teraz jeśli chodzi o samorządy terytorialne stopnia gminnego i powiatowego, to jest także 68 bodajże procent, jak sprawdzałem ostatnio. I teraz chodzi o to, że BOŚ ma wiedzę i doświadczenie w finansowaniu proekologicznych przedsięwzięć, także tych z zakresu transformacji energetycznej, a banki spółdzielcze są potęgą w Polsce lokalnej. Teraz moim zdaniem
ta rewolucja, czy też transformacja energetyczna nie może się odbywać, nie powinna się odbywać, nie będzie kompletna tylko na poziomie wielkich przedsiębiorstw, wielkiej energetyki zawodowej, no, czy czempionów polskiej gospodarki. To wszystko musi zejść na szczebel lokalny. Musimy w to zaangażować samorządy terytorialne, wszystkie polskie gminy, powiaty. Musimy w to zaangażować małych, średnich przedsiębiorców, no i agrobiznes. To także bardzo ważna część tej zielonej transformacji, choćby w kontekście biogazowni, o których wspominaliśmy krótko. O planach Banku Ochrony Środowiska opowiadał prezes tej instytucji Bartosz Kublik. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.